Specjalny, świąteczny odcinek Rolnik szuka żony już za nami. Dostarczył widzom kolejnej dawki emocji i nieprzewidzianych zdarzeń. Marta Manowska odwiedziła byłych uczestników programu i zajrzała również do Klaudii i Walentyna z Dziewięciu. Edycji. Para podzieliła się radosną nowiną, a w sieci aż zawrzało od gratulacji. Swoją cegiełkę do wielkich, świątecznych emocji dorzucili również Ania z Kubą. Program Rolnik szuka żony zbliżył do siebie już wiele par, które dzisiaj tworzą nawet szczęśliwe rodziny. Klaudia to rolniczka z Podlasia, a na planie Rolnik szuka żony 9 poznała Walentyna, kierownika budowy z Ukrainy. Wbrew plotkom, ich związek ma się bardzo dobrze. Swoją relację postanowili rozwijać jeszcze przed finałem 9. Edycji. W świątecznym odcinku okazało się, że ich relacja wkroczyła na nowy etap. Widzowie i internauci nie kryją swojego zdziwienia i poruszenia, Klaudia i Walentyn z Rolnik szuka żony są zaręczeni. Nie tak dawno spekulowano, że związek Klaudii i Walentyna z Rolnik szuka żony 9 utknął w martwym punkcie. Parę dzieliła na co dzień duża odległość. Podobno rozważali nawet swoje rozstanie. Tymczasem w świątecznym odcinku Rolnik szuka żony obwieścili swoje zaręczyny. U nas jest jak najbardziej wszystko w porządku, mimo że były różne plotki, że jest między nami coś nie tak. W żadnym momencie nie było kryzysu, więc śmialiśmy się trochę z tego, jak to ludzie odbierają, zdementowała plotki Klaudia. Taka zaskoczona byłam i mówię do Walentyna, no nie gadaj, a on klęka przede mną, opowiadała podekscytowana Klaudia Marcie Manowskiej. Wszystko wskazuje na to, że to kolejna para, która stworzy swoją wymarzoną rodzinę dzięki programowi Rolnik szuka żony. Internauci, jak zwykle nie zawiedli, jejku, ale dziś dzieje się magia. Wielkie gratulacje, moja ulubiona para. Klaudia jest świetną dziewczyną. Bardzo się cieszę, że znalazła miłość. Trzymam za was kciuki, kochani, o proszę, ale niespodzianka i nic się nie wygadali, wszystkiego najlepszego dla was, fajno się na was patrzy, czytamy na Instagramie, Rolnik szuka żony. Anna i Kuba z Rolnik szuka żony 10 będą mieli dziecko. W świątecznym odcinku Rolnik szuka żony nie brakowało niespodzianek. Zaraz po wesołej nowinie Klaudii i Walentyna widzowie dowiedzieli się, że Ania i Kuba z 10 edycji spodziewają się pociechy. Syn Ani i Kuby ma przyjść na świat wiosną 2024 roku. Widzowie specjalnego odcinka Rolnik szuka żony nie mogą narzekać na brak emocji. Marta i Paweł Bodzianni również spodziewają się dziecka, a Joanna i Kamil Osypowicz są świeżo po ślubie.
Produkcja ogłosiła już kolejną, 11. edycję Rolnik Szuka Żony, więc wielkie emocje i perypetie uczestników już niebawem.